Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't. Hej, hej! Witam Was, kochani, w kolejnym vlogu na moim kanale. Tak jak widzieliście, trochę rzeczy już zrobiłam. Mam taki make-up, no make-up i muszę wybrać się do sklepu, bo jest godzina 10, a ja dalej nie jadam śniadania, bo nie mam pieczywa. No i muszę kupić rzeczy na obiad, więc nie przedłużając, będzie taki w końcu luźny vlog ze mną. Denwi, kto to tak chilluje? On tak kocha na tym balkonie być, ale na okres live'a musiałam go wziąć, bo jakbym miała na niego patrzeć. Ale odpoczywa, ale gorączka, tak gorąco. Kto tak odpoczywa? Kto tak odpoczywa? Powiedz w łapkę, tutaj sobie coś zrobiłem. Powiedz, w sumie to nie on, tylko pan, fryzjer przyciął. I tak mu się, słuchajcie, nie chce goić, bo wiecie jak to, on rusza to, więc musieliśmy dać mu plasterek. Teraz wzięłam, słuchajcie, swój suplement, lecę go pić. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even. Dobra, właśnie wracam z zakupów i kupiłam trochę więcej. Jest mi teraz trochę ciężko. Dzwoniłam przed chwilą do mamy i się dowiedziałam, że na ślubie dużo osób chwaliło moje ciasta, więc jest mi bardzo miło, nie ukrywam tego. Lecę do domu dzisiaj na obiad, słuchajcie, serwujemy placuszki z cukinii, z marchewki, z kurczaka. Dzień dobry. Pokażę Wam na szybko, co kupiłam. Kupiłam sobie mleczko, jogurt, dwa awokado i jedną makrelę. Tutaj mamy cytrynki, bo zrobię jakąś taką ala lemoniadę albo wodę z cytrynką. Papryczki, pomidorki, wziąłam ciabatki, bo jeszcze nie jadą śniadania. A jest, słuchajcie, godzina 11:30. Filet, serek, więc takie mini zakupki. A teraz pokazuję Wam moje śniadanko, takie tościki. Tutaj mamy z serkiem, z awokado, jajeczkiem, pomidorek, szczypiorek, jemy, pijemy kawkę mrożoną. I niedługo bierzemy się za obiad, jak jeszcze muszę posprzątać. Chcę się odkurzyć, bo pranie już zrobione. Ale wiecie co? Pogoda się psuje, ale może i dobrze. Ubrałam się i lecimy teraz na podpisywanie umowy. Ubrałam szpileczki, żeby dać, wiecie, elegancko. My już czekamy pod naszym nowym osiedlem. Pan po prostu się z panią spóźnił. Jest tak z 15 minut, więc po prostu czekamy w aucie, my przyjechaliśmy przed czasem. No i teraz sobie tak siedzimy i sobie patrzymy na nasz taras. Tutaj pada deszcz, a pranie stało sobie, nie wiem, za jakiś dłuższy czas na balkonie i nikt się nie skapnął. Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym dniu. Ogarnęłam się rano i powiem Wam, że lecę do lekarza na badania. Mam to jakieś TSH, badanie krwi, wiecie, bo idę niedługo w niedzielę do endokrynologa, więc wypadałoby porobić jakieś badania, żeby nie przechodzić, że tak powiem, bez niczego. Ubrałam się w taki komplecik, w takie spodenki, ale powiem Wam, że trochę wieje i nie wiem, czy nie ubrałam się za cienko. Zrobiłam śniadanko, prezentuję się tak. Naprawdę, jeżeli nie jedliście nigdy takiej makreli, a wątpię, to musicie koniecznie ją sobie zrobić. Tak, jedną ciabatę przygrillowałam, trochę tutaj szczypiorku. Ja tak lubię sobie jeść tak, że tak powiem, w całości. Resztki papryczki, nawet masełka nie dawałam. I tu jest pół makreli, dwa jajka, jedna łyżka majonezu light, sól, pieprz, cebulka, pół cebulki pokrojone i zarąbiste. Chyba nazwę ten vlog co im w ciągu dnia, co im na redukcji, bo to jest taki luźny vlog, ale w sumie już trochę posiłków się przewinęło. Jeżeli chcecie więcej takiej też inspiracji albo jak gotuję, możecie, kochani, pisać w komentarzach. Hej, kochani, witam Was w kolejnym dniu. Pewnie się zastanawiacie, skąd mam takie fajne, długie włosy, ale wczoraj właśnie przyszedł mi kucyk doczepiany z Shein. Mam jeszcze jeden, ale ten drugi jest taki, wiecie, bardziej szary i raczej pójdzie do oddania. I właśnie sobie go zamontowałam i wiecie, to jest mega podobny do moich naturalnych włosów. Tutaj są moje naturalne, w sensie naturalne, moje farbowane i prezentuje się mega fajnie, ale zgadzam się z opiniami, trochę się plączą. Jeżeli chcecie linka, to będziecie mieli w opisie, ale dałam dosłownie 20 zł. No i teraz przez tego kucyka mam obsesję na przedłużenie włosów, więc nie wiem, co z tego będzie, ale wczoraj sprawdzałam ceny i kosmos.
No witam wszystkich. Spontanicznie jedziemy do Ikei za jakieś 45 minut. Ikea będzie zamknięta, ale my potrzebujemy firany i zasłony do naszego nowego mieszkania. Powiem wam szczerze, nie byłam już w Ikei. Naprawdę, ostatni raz byłam chyba na vlogach jesiennych. Nie, na zimowych. Byłam ostatni raz, podłożyłam sobie kitę, już ściągnęłam, wiecie, już miałam iść spać, miałam szybciutko z pracy. A my szybciutko pędzimy do Ikei, jeszcze pada deszcz. Pani, w tej Ikei zaczęła się moja przygoda z YouTube'em, więc wracamy do wspomnień. Popatrzeć jakieś kubeczki, ale masz tak zapierdziela, że jestem w stanie normalnie popatrzeć. Aż mi się przypomina tutaj taki vibe jesienny. I taka byłaby ładna. Firanka. A nie wiem, czy nie by taki. Te takie. Nie, takie patrzyliśmy, gładkie. Wtedy słuchajcie, nic nie kupimy, bo nie możemy się dogadać. Mi nie pasują firany, to znowu zasłony nie bardzo, więc pójdziemy może jeszcze do Comfort. Chcieliśmy spontanicznie coś fajnego kupić, ale dobrze, że przyjechaliśmy, bo no jakoś nie jest najlepsza tych produktów, co chcieliśmy wziąć. Znalazł wisku tutaj, fajne takie, ładny kolor. No a tamte to ani do ściana, ani do niczego i tak w ogóle z dupy. Dzień dobry, w kolejnym dniu pogoda no nie zachwyca. Byłam z pieskiem, musiałam się, słuchajcie, przebrać w katankę i musiałam ubrać adidasy. No bo obawiam się, słuchajcie, że spadnie zaraz deszcz. Lecę po wyniki badań, bo miałam odebrać wczoraj, nie odebrałam. I lecę jeszcze do sklepu, ponieważ 21 w mojej urodziny jest premiera filmu Barbie w kinach. No i outfit zobowiązuje. Jeszcze chciałam powiedzieć, że w ogóle wczoraj oglądałam jesienne swoje vlogi. Bo wiecie, jesienne vlogi mają taki fajny vibe. No i dzisiaj właśnie jak idę, wiecie, że ta skóra, że zabudowane buty, że to jest taki wiaterek ładnie, czuję się właśnie jakby był taki jesień i jakbym nagrywała jesienny vlog. Ja już jestem, słuchajcie, w domu, myślałam, że tej torby po prostu nie doniosę, więc nic nie nagrywałam. Moje poszukiwanie sukienki skończyło się tak, że nie kupiłam sukienki, tylko weszłam do Pepco. Jak zobaczyłam te wszystkie rzeczy, to uznałam, że skoro za tydzień odbieram klucze do nowego mieszkania, to czemu nie kupić trochę rzeczy do mieszkania zamiast sukienki? No i oto w ten sposób wróciłam z torbą z Pepco, która prawie mi się rozwaliła. Ale mam, już wam pokazuję, co kupiłam. Kto nie widział jeszcze holu na TikToku, to zapraszam. Dobra, kupiłam sobie oto taką deseczkę. Co prawda mam deski, ale wiecie, nowe to nowe. Tutaj mam dwa takie pojemniczki, bo lubię jak stoją na blacie. Kupiłam dwa razy takie wieszaczki. Kupiłam szampon Pantene z Isanepłem. Kupiłam dla Denverka taką piłeczkę kupiłam. Patrz co to jest? To jest dla ciebie. Kupiła ci mamusia. Ojej. O. Kupiłam takie oto ściereczki basicowe, tu mamy róż, ładny zielony i taki śmietankowy. Kupiłam dozownik w takiej kolorystyce i tutaj akurat miałam pudełeczko na szczoteczki. Kupiłam pieprzniczkę, solniczkę. Ja nawet dzisiaj nie robiłam, bo słuchajcie, tak mi dzisiaj brzuch boli, kobiety sprawy. Do Ikei. Dobra, jednak kupiliśmy trochę rzeczy. Kochani, przyszliśmy do Isku i zobaczcie, mamy tutaj mega fajną taką sofę. Wiecie, jak są te takie krzesła pojedyncze? To 300 za taką sofę. Chcieliśmy na balkon. No i mega fajna. Tylko właśnie nie wiem, czy teraz, czy później. Do chyba, do którego? 15 sierpnia? 75 zł. Z 550. Chyba 50%. Dzisiaj mam urodziny 21. Teraz lecimy po kwiatki dla mnie. To będzie taki prezent, ale ja sobie kwiatki muszę wybrać sama. Potem zrobimy szybkie jakieś fotki i lecimy do rodzinnego miasta, bo musimy podpisać tą umowę, słuchajcie, o mieszkanie. No i przy okazji zejdziemy do Iska, bo musimy kupić meble na balkon, jeszcze zasłony, więc to będzie taki fajny dzień. Nie wiedziałam, jak się ubrać, więc ubrałam taki kombinezon, bo o 17 idziemy w sumie na film Barbie, więc uznałam, że będzie tak git. Tutaj mam takiego kucyczka i tak się prezentuje mój outfit. Ustaliliśmy, że mi już sam pójdzie po kwiatki, żeby mnie zaskoczył. Tylko wytyczne ma takie, że chce, żeby były różowe, bo ostatnio bym ofiała na punkcie różowych. Strasznie mi boli brzuch, bo słuchajcie, mam okres. To są chyba najgorsze urodziny na razie ever, bo ledwo stoję na nogach. Więc dlatego ja poczekam. Chciałam zrobić jakieś zdjęcia, ale pogoda nie dopisuje, ponieważ no deszczowo i burzowo się zapowiada. Się ubrałam już na różowo pod film, żeby potem się nie przebierać, bo wiecie, nie wiem, o której wrócę z Gorzowa. I się już tak umalowałam. Mi już po prostu trochę na niebiesko, tak jak
Ken, chociaż w tym filmie Barbie Ken chodził chyba też ubrany na różowo, ale no mi już kłóci się na niebiesko, więc zobaczymy, zobaczymy! Ani moi, w ogóle dużo z was składa mi życzenia, to jest naprawdę tak przekochane. No i czekam teraz na Miłosza, bo poszło po te kwiaty. No i chcę wybrać sobie sam, bo wiecie, jaka jestem, ja zawsze psuję niespodzianki. Ja zawsze psuję niespodzianki. Znaleźliśmy taką fajną kwiaciarnię i w tej kwiaciarni po prostu są najpiękniejsze kwiaty. Kupowaliśmy mojej mamie na ślub. Przepiękne, zobaczcie jaki piękny bukiet. No ja nie wiem, cudowne oni robią. Jadę teraz ją oddać i jedziemy do Gorzowa. Słuchajcie, nie ma zdjęć, nie ma niczego. Ja się źle czuję. Lecimy potem werka i może potem przed Barbie sobie zrobimy. Idziemy teraz do Home & You, zobaczyć właśnie zasłony, jakieś takie, wiecie, rolety. Uzgodniliśmy, że do salonu idzie firany i zasłony, a do sypialni dajemy tylko same na razie firany. A ja kupiłam w Pepco. Ej, ale nie mam do toalety tej takiej. Łapki tam są na promocji, takiej do przeczyszczenia. No to nie. Berło. No, berło. Mam Home & You i znaleźliśmy idealne zasłony. Ta taką znalazłam właśnie w Pepco, tylko zieloną. Zasłony, dobrze mówię? Zasłony, idealnie kolorystycznie. Na promocji albo tylko jedna. Nie, kupowaliśmy, to mamy te czarne, ale my już mamy je teraz 2 lata. Rozchodzi. A teraz te złote, takie myśleliśmy, żeby 2 razy wziąć. To weź złote 2 razy. Mam, że w ogóle bardzo dużo rzeczy jest w Home na wyprzedaży i w Home & You tak samo, więc badajcie. Mieliśmy pyszną zupkę szczepę, bo babcia nam zrobiła. Denver, jak się cieszy, jak przyszliśmy. W sumie teraz zaczął padać deszcz. Chwilę posiedzimy, zaraz przyjedzie moja przyjaciółka i słuchajcie, wracamy do domu. A co z tym kinem? Odmówiłeś bilety? Nie, jeszcze. To chyba odmawiamy, co? No, tak. No, obejrzymy sobie wieczorkiem Fame. Jesteśmy już w domu, jak coś wam powiem, to po prostu padniecie. Czajcie, że podchodzimy pod dom, pod drzwi stoi jakiś karton. No to ten karton, mówimy, ty co to jest, a my zamawialiśmy kartony na wyprowadzkę, tylko szkoda, że kury nie zadzwonił i nas nie poinformował, że zostały kartony pod drzwiami, a my zastanawialiśmy się, czy wracać do domu, a jakbyśmy nie wrócili i nie było nas na przykład parę dni. Ja Mira z kury, wiecie, to zostawił iPhone'a pod drzwiami od domu i nawet nie dzwonił, że jest. Dziękuję wszystkim za tego vloga, mam nadzieję, że fajnie spędziliśmy razem czas. Pamiętajcie kochani o subskrybuj, o łapce w górze i oczywiście o komentarzach, żeby trochę ten YouTube oddał nam zasięgi. I co kochani, widzimy się niedługo, bye!